Ojeju, liberalizm Rawlsa. Nie jestem entuzjastą liberalizmu Rawlsa, dlatego że Rawls chciał troszkę zabsolutyzować liberalizm. Wielu jest takich ludzi, którzy próbują polityczne filozofie zabsolutyzować, to znaczy zrobić z nich coś w rodzaju aparatu poznania. Coś jak Marx próbował zabsolutyzować socjalizm, tworząc z niego pseudonaukę. Coś jak absolutyzację próbował robić jako scjentyzm Auguste Comte. To jest bardzo ciekawa w ogóle filozofia i z tego, ile czytałem Hegla i o Heglu, to wydaje mi się, że Hegel próbował absolutyzować liberalizm trochę tak, że pasował do Comte'a trochę, bo stanowił odpowiedź na Comte'a. No i Rawlsa właśnie odbieram jako takiego, który chciał uczynić liberalizm czymś obiektywnym, co zawsze działa i tak dalej. Czyli żeby nie była już to filozofia hasłowa, tylko filozofia systemowa. Bo liberalizm systemowy jest o tyle tylko, że na przykład może być tak jak Montesquieu, że muszą różne władze konkurować o obywatela, o jego atencję, jego posłuszeństwo, jego lojalność. I te różne władze, na przykład opozycja czy koalicja, czy ustawodawcza i wykonawcza, one mają jakby to zagospodarować. Ale nie ma czegoś takiego, co powodowałoby, że liberalizm stałby się taką ideologią absolutną. No więc Rawls coś takiego próbował zrobić na zasadzie, że wybierasz to, jak społeczeństwo ma władzę swoją wyłaniać, na jakiej zasadzie i tak dalej, nie znając swojego miejsca w tej układance, jakby. Bo on mówił, że większość problemów z reformami politycznymi wynika z tego, że jakby to powiedzieć, zawsze jest ta cała historia i zawsze jest to, że ktoś jest z jakiejś grupy interesu, grupy społecznej i tego się nie daje zrobić. On próbuje to zrobić tak, żeby każdy to poparł, nie wiedząc jeszcze, kim będzie w tym. To jest trochę. I teraz tak, samo zamierzenie jest ambitne, intelektualne, mi się trochę podoba, że on się oparł tym postmodernistycznemu takiemu zwątpieniu we wszystko, że człowiek w ogóle cokolwiek może zrobić, ale z drugiej strony no, uważam, że liberalizm nie potrzebuje takiego. Kiedyś pisałem o tym, że liberalizm nie potrzebuje odejścia od Johna Stuarta Milla i jego wytycznych, takiej skromnej filozofii, ale za to bardziej przez to sympatycznej. No po prostu. Wydaje mi się, że Rawls wykonuje pracę robiącą wrażenie, ale ale de facto zmieniającą troszkę liberalizm w taką teologię. I nie do końca to rozumiem, chociaż mam więcej sympatii dla Rawlsa niż dla Nozicka i mam więcej sympatii, czyli jego krytyka, i mam więcej sympatii dla Rawlsa niż dla tych postmodernistów, którzy uważali, że w ogóle liberalizm to jakaś przegrana, dawna ideologia i tak dalej. Ale to nie tędy droga. To liberalizm należy raczej sprowadzić do kilku haseł i uznać to po prostu za dziedzictwo Zachodu, tak jak wielu ludzi to robi. I to jest to, i tego należy bronić, i od tego nie ma odstępstwo. To tak samo na przykład jak lewicujący przecież człowiek, jakim jest Bill Maher, powiedział, że niektóre z rzeczy są w naszej kulturze not negotiable, tak? Że nie może być tak, że na przykład, że są rzeczy, których nie możesz krytykować. No to nie masz wolności opinii, tak? Albo że są rzeczy, że kobiety na przykład są równe mężczyznom, tak? To jest też jedna z zasad, tak? Więc są rzeczy nie do negocjowania i raczej tego się należy trzymać, niż tworzyć jakieś wysublimowane tego typu ideologie. To raczej nie pomoże liberalizmowi. Jeszcze w dodatku można zabrać ślepą uliczkę i usztywnić to. Ale i tak mam dla Rawlsa więcej sympatii niż dla postmodernistów i libertarian, którzy go krytykowali.